można powiedzieć, zarządzam ludźmi, zarządzam procesami, zarządzam obszarem Web&Mobile. Nie skusiła mnie branża jako taka, bo tej branży nie znałem, jak to przychodziłem. Bardziej koncept mi się spodobał. Spodobało mi się to, że duża firma kontenerowa, jedna z największych, no piąta na świecie, tworzy tutaj coś, co się nazywa Knowledge Center. I że będziemy mogli tworzyć coś od zera, jakby trochę firmę w firmie od zera, która będzie robiona w Gdańsku, będę miał wpływ na to, kogo ja zatrudnię, jak zbuduję ten zespół, jak zbuduję wszystkie procesy, ale też sam obszar, w którym pracujemy, czyli online biznes, czyli będę umożliwiał klientom digitalizację ich procesów. Nasz obszar akurat, Web&Mobile, jest takim obszarem specyficznym też w Hapaku, bo my pracujemy bardzo blisko z zespołem z Hamburga. Jakby nasz zespół, 35 osób w Gdańsku plus 12 osób w Hamburgu, tworzymy jedność. Dzięki temu mamy taki fajny miks w zespole innowacji, która przychodzi z Gdańska, bo mamy ludzi, którzy zostali zatrudniani z różnych branż, z różnych firm, mają bardzo różnorakie doświadczenia, czy jako deweloperzy, czy jako product designerzy. A po drugiej stronie mamy kolegów z Hamburga, którzy są też dobrzy technicznie, ale mają mega wiedzę branżową, bo tam są osoby, które po 27 lat na przykład w Hapaku czy w branży pracują. I te wszystkie osoby, łącznie ze mną, mamy wpływ na to bezpośrednio, jak dany produkt będzie wyglądał. To nie jest tak, że ktoś przychodzi do nas i mówi, no to tutaj deweloperzy z Gdańska macie specyfikacje, macie wymagania i zróbcie nam jakiś produkt, tylko to jest od momentu, kiedy powstaje jakaś idea poprzez MVP, prototyp, potem pilota czy global rollout, to jest współpraca bardzo bliska z tym biznesem core'owym w Hamburgu i z pro-ownerami w sposób agile'owy. Także to nie jest tak, że product owner czy biznes definiuje wymagania, tylko to cały zespół skramowy nad tymi wymaganiami pracuje. Używamy Agile'a i używamy Scrama, ale też nie takiego pełnego Scrama, tylko lekko pozmienianego. Mamy 7 zespołów Scramowych, 5 z tych zespołów Scramowych to są zespoły stricte produktowe. Jeden zespół jest zespołem takim supportującym, designerskim, a jeden zespół jest zespołem infrastrukturalnym, który pomaga naszym deweloperom w tworzeniu jakichś template'ów czy frameworków, które używamy na AWS-ie. Na froncie używamy Vue, teraz w wersji drugiej i głównie z TypeScriptem, ale też niektóre produkty jeszcze są oparte na JavaScriptie, ale też nie wymagamy tego, że jak ktoś przychodzi do pracy, to Vue zna. Bo z tego, co wiem od deweloperów, sam nie programuję, ale wiem, że jak ktoś pracował z Reactem czy z Angularem, to nie jest to problem, żeby się przesiąść i chłopaki mówią, że tak 2 tygodnie i spoko, i można działać. Na backendzie używamy Scali i też mamy swoją, można to chyba nazwać, bibliotekę. Jest to Scala Basic Layer i wszystkie produkty, może nie wszystkie, bo jeszcze 2 trzymamy w chmurze na Azurze, ale większość jest w cloudzie na AWS-ie. Tutaj można zrobić wszystko i mówię poważnie, i nie wszystko jest łatwe, bo są też przyzwyczajenia, to jest firma z tradycjami i my trochę próbujemy tej firmie z tradycjami powiedzieć, hej, można niektóre rzeczy robić inaczej, a nawet trzeba je teraz robić inaczej. Zaczynamy od prototypów, tak, żeby sprawdzić, czy w ogóle nasze pomysły mają sens, czy idziemy w dobrą stronę. No, dalej mamy wersję różnego rodzaju pilota, bety wersji, potem samego rolloutu, pełnego rozwiązania dla wszystkich użytkowników, a na koniec rozwijamy produkt i idziemy w różną stronę. Tak? Natomiast mamy też dużo produktów, one są na różnych etapach i to wszystko razem, żeby to połączyć, też nad tym jest sporo pracy. Na pewno ekstra jest to, że bardzo mocno się opieramy na danych, które tak naprawdę sami generujemy. Cały UX Research jest zbudowany na tych prawdziwych danych, które mamy od klienta, no to my tak samo mamy zbudowany już całkiem zaawansowany monitoring tego, co nasze aplikacje robią i też na tej podstawie reagujemy, dopasowujemy nasze zachowania, to co implementujemy, także jest to fajnie wszystko z głową robione i nawet jeśli gdzieś jest najpierw na wyczucie, to potem weryfikujemy, czy to wyczucie było rzeczywiście dobre, czy może jest jakaś na przykład lepsza opcja, gdzie musimy coś jeszcze poprawić. Nie? Fajne jest to, że się tworzy produkty dla firmy, w której jesteś zatrudniony, bo one mają zazwyczaj jakąś taką wizję. Nadal masz tutaj biznes, który reprezentuje tak naprawdę klientów, więc to nadal jest ciekawe. To nie jest tak, że te projekty się nie zmieniają, tych projektów jest też dużo, ale jest jakby
duża waga przykuwana też do takich tematów jak jakość tego, jak co robimy i później utrzymywanie tego pod tym względem, żeby jak najmniej to nas kosztowało. Czyli to nie jest coś, co jest zrobione i pięknie wygląda, ale potem tak naprawdę jest to kolos na glinianych nogach tak naprawdę. To u nas to jest duża waga jest jednak przywiązana. Naprawdę pracują ludzie, którzy wiedzą bardzo dużo, którzy zajmują się różnymi, złożonymi, trudnymi obszarami i są kosmicznie kompetentni w tym, co robią.